Hej, witam Was. Więc dalszy ciąg diety dr Dąbrowskiej. Chciałam powiedzieć teraz, wcześniej mówiłam o tym, że 2 lata temu byłam na tej diecie. Teraz powiem Wam, że pół roku temu zachorowałam na niedoczynność tarczycy, na małopłytkowość krwi. Bardzo źle się czułam, poszłam na badania. Okazało się, że no, moje obawy były jednak słuszne i coś było nie tak. Byłam u endokrynologa, pan doktor endokrynolog powiedział mi, że żadna dieta na to nie pomoże, że do końca życia mam brać leki, a mam 32 lata i żebym nie planowała dzieci, bo nie mogę, nie będę mogła mieć dzieci przez najbliższy czas, ponieważ będą miały wady rozwojowe i tak dalej. Jeżeli nie będę brała tabletek, powiedział mi, że dostanę osteoporozy, mogę zasnąć we śnie albo dostać zawału serca. Przeraziłam się tym bardzo i nie chciałam tego, tak? Poszłam do domu, trochę popłakałam. Mąż mi powiedział, że w ogóle, żebym zawierzyła sobie i diecie, którą zawsze przebywałam, i to było dobre, że pozbyłam się tylu chorób. I rzeczywiście, nie wzięłam nawet jednego lekarstwa, nie wykupiłam w ogóle leków. I poszłam na dietę dr Dąbrowskiej. Tym razem przebyłam tej diety tylko 3 tygodnie, tej drastycznej diety na samych warzywach, bez strączków. Później Wam wyjaśnię, na czym to wszystko polega. A potem, po tych 3 tygodniach, poszłam na pełnowartościowe żywienie, czyli odstawiłam zupełnie żółty ser, zupełnie wędlinę, piekłam swój chleb i robiłam sobie pasty na kanapki z soczewicy, piekłam pasztet z soi, z pieczarek. W ogóle ogólnie, tak jakby trochę w przenośni, to co nam daje Bóg, tak? Czyli same ziarna, pełnoziarniste rzeczy i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że po 1,5 miesiąca moje wyniki były super. Oczywiście dużo czerwonego buraka piłam. Moje wyniki były super. No i co? Jak wyniki były super? Tak, stwierdziłam, że postaram się o dziecko. Obecnie zaczynam 4. miesiąc ciąży, 4 miesiące i 2 tygodnie dokładnie. I jestem bardzo szczęśliwą przyszłą mamą i obecną mamą oczywiście. To będzie moje 3. dziecko. Także kolejny raz udowodniłam sobie, że mogę bez żadnych lekarstw przebyć wszystko i jest super. Nie muszę się przejmować tym, że jak nie wezmę lekarstwa, to coś mi się stanie. Nie muszę się przejmować tym, że moja niedoczynność tarczycy rzuci się na inne rzeczy i na różne, na w ogóle na sposób mojego życia, tak? Że nie mogę mieć dzieci, że będę bardzo tyła, że będę uzależniona od tabletek, bo jak nie wezmę, to się będzie coś innego działo. Otóż nie. Nie biorę, moja rodzina od ponad pół roku nie bierze żadnych tabletek. Odstawiłam nawet synowi zupełnie wszystkie lekarstwa, ale a propos syna, opowiem Wam o tym dokładnie w innym filmiku, ponieważ u małych dzieci nie można stosować diety żadnej dr Dąbrowskiej. Można oczywiście wprowadzać zdrowe żywienie, co wprowadziłam w mojej rodzinie na stałe, ale nie można dzieciom no, powiedzieć, że nie możesz jeść mięsa i tak dalej, tak? Moja córka trochę już to stosuje, ale syn nie. Syn ma 5 lat, więc synowi zastosowałam co innego, a mianowicie srebro koloidalne. Ale o tym będę mówić w innym filmie, bo to będzie zupełnie oddzielny film na ten temat. Także wyleczyłam się, jestem zdrowa. Dziecko jest zdrowe, moje wyniki są super. Co jeszcze jest na początku ciąży? Lekarz mnie wystraszył, bo widział sam pęcherzyk, nie widział serduszka. Lekarz ginekolog zapisał mi lekarstwa. Mianowicie dostałam na podtrzymanie ciąży lekarstwa. Też nie wzięłam żadnego lekarstwa. Stwierdziłam, że jestem zdrowa, urodziłam 2 dzieci i wyniki były super, więc nie mam w ogóle powodów do obaw i dziecko się normalnie rozwinie i będzie biło serduszko za chwilę. Po prostu jest wczesna ciąża, tak? No i miałam rację. Miałam rację. Także po pierwsze, pozytywne myślenie, że się
wszystko uda, że w ogóle jesteśmy zdrowi, że będzie wszystko dobrze, bardzo pomaga. Jestem wielką fanką diety dr Dąbrowskiej, naprawdę, pomogła mi wielokrotnie w różnych rzeczach. Moja babcia obecnie jest na diecie dr Dąbrowskiej, z tym, że moja babcia ma 82 lata, więc poszła na tą dietę pełnowartościową, jeszcze nie tą drastyczną, ponieważ bierze bardzo dużo leków, ma cukrzycę, ma dnę moczaną, inne jeszcze dolegliwości, więc i zaczęła jej wchodzić stopa miażdżycowa. Kiedy jej powiedziałam, że musi iść na dietę, bo inaczej nie ma żadnej możliwości, to ona to zrobiła. I rzeczywiście jest na pełnowartościowym żywieniu, czyli je, co je? Je strączki, wszystko co strączkowe, wszystko co zielone, warzywa, owoce, dużo wody pije, dużo buraków czerwonych pije, kwas buraczany, który też jej powiedziałam, że ma robić, ciemny chleb, oczywiście żadnego białego pieczywa, żadnej białej mąki, żadnego nabiału i żadnego mięsa. Słuchajcie, mięso gnije w jelitach i później dostaje się do naszego krwioobiegu jako toksyna i bardzo źle działa na różne tkanki. Wiadomo, dzieci małe muszą jeść mięso, ponieważ się rozwijają, tak? One będą miały czas na to, żeby pomóc swojemu organizmowi. Ale my niestety nie możemy jeść za dużo mięsa, jeśli jesteśmy chorzy i mamy... Zdrowy człowiek, według książki dr Dąbrowskiej, powinien raz w tygodniu jeść tylko białe mięso, a dwa razy w tygodniu rybę. I to jest prawidłowe żywienie, jeśli chodzi o nabiał, ograniczać mąkę, najlepiej wykluczyć albo cały czas do białej mąki dodawać otrębów pszennych. Wtedy też będzie to dużo zdrowiej i tak dalej. No jest trochę problem z dziećmi, żeby zdrowo się żywiły, ponieważ one chcą tylko na słodko, tak? Więc z małymi dziećmi niestety musimy tutaj zupełnie inny etap przebrnąć, jeśli chodzi o zdrowie, żeby były zdrowe i miały zdrowe żywienie, ale tak pokrótce powiem, że ja mojemu synowi włączam srebro koloidalne, gdy jest chory, i do tego daję mu owoce kiwi, ponieważ innych owoców nie chce jeść, pomarańcze mu nie przychodzą przez gardło, ale owoce kiwi tak. I jest to naturalna witamina C, gdzie momentalnie mu się poprawia, jeśli to jedno z drugim je naprawdę i pije, to jest naprawdę super poprawa. Więc teraz na tym etapie zakończę, ale następny filmik już nagram, co jadłam na diecie, jak się zachowywał mój organizm, żebyście krok po kroku wiedziały co i jak lub wiedzieli. Także do zobaczenia.